Za kogo ty się uba? Nic ci nie jest, koleżanko? Halo, milady. Milady. Hej, babeczko. Babeczko, powtórzysz to? Moje babeczki! Skąd wiedziałeś, że zielony to mój ulubiony kolor? A co właściwie się tutaj dzieje? O nie! To pani Kin! Zbieramy się! A nież to! Jestem zły! To zupełnie jak ja... Chwila! Jak masz na imię? Na razie! Ta pani zepsuła moje babeczki. Przykro mi, Barry. Forsiasta jest po prostu bardzo niemiła. Jeśli się nie mylę, to Forsiasta już coś kombinuje. I pewnie obmyśla swój kolejny podły plan. Co to za jeden? Barry Geraldo Makerbaker. To dlaczego nie mogę przestać o nim myśleć? Pamiętam, jak na mnie spojrzał błękitnymi oczami i nazwał mnie... babeczką. Przykro mi, że przez naszą sprzeczkę zgniotły się twoje babeczki. Czasem tak bywa. Pomogę ci upiec nowe. Znam doskonały przepis z kremem z suszonych śliwek. Tak, są pyszne. Jeśli lubi się obrzydliwe ciastka. Dzięki, bójko. Na pewno są świetne. Panie Makerbaker, został pan zaproszony do stolika księżniczki Forsiastej. Rety, to w luksusowej części stołówki. Super! Eleganckie żarcie? Nadchodzimy! Majko, przynieś mi elegancki strój. Dobrze. Bardzo mi przykro, dziewczęta, ale to zaproszenie dotyczy jedynie pana Makerbakera. Dobra, to pa! Luksus! Nawet stolik ma koszulę. Witaj! Pary? Hej! Jesteś panią, która zgniotła mi babeczki! Nasz dzisiejszy obiad przygotowało 14 najwybitniejszych kucharzy na świecie. Mama czasem kaza mi nosić takie śliniaki. Ach, Barry, porzućmy całą tę gadkę szmatkę. Już zdecydowanie za długo bawimy się w podchody. Ja się w nic nie bawiłem. Chodzę, jakbym się skradał. Mój lekarz twierdzi, że mam wykrzywione stopy. Barry, bardzo się o nas martwię. Widzisz, taka dziewczyna jak ja i taki chłopak jak ty, co ludzie powiedzą? Nie wolno nam, Barry, nie wolno nam! Hej, mam serwetkę w łabędzia! Słuchaj, Barry, wszyscy wiemy, co jest między nami. Chodzi ci o świeczkę? Mój drogi Barry, dajesz nam nadzieję, że ty i ja moglibyśmy czasem... Muszę już lecieć! Dzięki za jedzonko! Barry! Omal bym zapomniał. Tak? Ty pójdziesz ze mną, maluchu. Barry, stój! Gofry skaczą mi do brzucha, uśmiech mam od ucha do ucha. Dzień dobry, Orłodylu. Hej, co się dzieje? Jesteś dziś jakiś inny. Nie, wszystko dobrze. Nie, widzę, że coś jest grane. Ależ nie, ja... Dokładkę gofrów? Masz nową fryzurę! Nie. O, Rety, no proszę, wygląda na to, że nasz Orłodyl się zakochał. Serio się zakochał? To prawda, znaczy nie ma mowy. Właśnie, że tak, to takie ekscytujące. Zdradź, kto to, Nic taki, zapomnij. Nie martw się, nie musisz mówić kto to, ale pozwolisz nam sobie pomóc. Mam rację? Tak! Nie, nie trzeba. Poradzę sobie. Czekaj, przykro mi, ale się mylisz. Dopóki nie powiesz jej, co do niej czujesz, twoje symptomy będą się tylko pogarszać. Spocone dłonie, skrócony oddech, a najgorsze jest to, że kurczysz się pod ciężarem swojej miłości.
kurczę się! Tak, więc jeśli nic z tym nie zrobisz, to niedługo zostanie z ciebie jedynie mały, płaski naleśnik. O nie! Jeśli chcesz, przyjdź do mojego laboratorium i razem na pewno coś wymyślimy. Nie, to nie będzie konieczne. Pójdę wykonać ważne obliczenia. Nie martw się, duży O. Ty może nie wiesz, jak wyrażać emocje, ale my wiemy. Pozwól, że twoi przyjaciele poprowadzą cię ścieżką miłości. Już niedługo będziesz mógł pogadać z ukochaną. To takie ekscytujące. Zawsze to ty mnie uczysz, a teraz ja będę uczył ciebie. Sam nie wiem, maluchu. Ja tak bardzo ją lubię. Nie wiem, co robić i wszystko mi się miesza. Ja w lubieniu mam doświadczenie. Na przykład, kiedy ja lubię pizzę, to ją zjadam. Kiedy podoba mi się piłka, to ją zjadam. Kiedy podoba mi się jakaś zabawka, zakupuję ją na tydzień. Tydzień później. Odkupuję ją i wtedy ją zjadam. Piesiu Rożku, to jest co innego. Ja lubię kogoś, a nie jakąś rzecz. Raczej nie wolno zjeść kogoś żywcem. To chyba nielegalne. Nie. I wtedy mówię mu, zostaw mój palnik Bansena, brzydka bestia. Ja muszę już iść. Zakochałeś się, tak? Ty mały nic poniu, ty. Miło, że przyszedłeś do pałacowego eksperta od spraw romantycznych. Rick, błagam, pomóż mi. Oczywiście. Sam wiele lat skrywałem swoją miłość do pewnej damy. To ty masz dziewczynę? Można tak powiedzieć. Było to wiele lat temu. Chociaż widziałem ją tylko z daleka i nigdy nie rozmawialiśmy, nasza miłość jest prawdziwa. Nigdy z nią nie rozmawiałeś? Jeszcze musisz się wiele nauczyć o miłości. Jeśli chcesz zawalczyć o jej rękę, musisz jej wysłać gołębiem oficjalną deklarację miłości i 3 listy z wierszami, które wyrażają twoje uczucia. Mam zrobić to wszystko, zanim w ogóle do niej zagadam? Nie mam na to czasu, stary. Ale tak czy siak, dzięki. Czekaj, mieliśmy zacząć od krótkich kupletów. Orłobylu, tutaj jesteś. Doktor Lisiczka. Widzę, że zacząłeś się kurczyć w zastraszającym tempie. Spróbujmy przeszczepu serca. Nie, wybacz. Nie, jestem zajęty. Nie przejmuj się, Orłodylu. Plus jest taki, że nigdy nie byłeś taki słodziutki. Taki maluzi. Księżniczko, to poważna sprawa. W życiu nie było we mnie tylu uczuć. Jakby 1000 okrętów gniotło moją duszę. I jakby to było lubienie. Albo nawet wielka miłość. Jak powiedzieć o czymś takim? To bardzo proste. Ja kocham miłość, a wszystkich kocham tak bardzo, że cały czas im o tym mówię. Patrz! Oj, kocham cię, owocku. I ciebie też kocham, chmurko. Kocham!